W studio witam Lukasa Notopoulosa z firmy Vivus Finance, prosto z Grecji. Prosto z Grecji, wróciłem w środę. W jakim nastroju pan wrócił? Ja byłem w dobrym nastroju. Greckie społeczeństwo niezbyt dobrym, dlatego że praktycznie do 9 kwietnia mieliśmy spłacić, czyli wczoraj mieliśmy spłacić ratę, transzę do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 450 milionów euro. Jednak znaleźliśmy te pieniądze, bo Varoufakis, właśnie, Varoufakis mówił o tym, że zapłacimy albo pensje, emerytury pracowników państwowych, albo spłacimy transzę Christine Lagarde. Christine Lagarde bardzo ładnie zresztą to wczoraj skomentowała, że otrzymałam swoje pieniądze. Czy się da? Na pewno następne 2 tygodnie to będą takie tygodnie... Czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy po prostu wyrwał Grekom te należne... Ale ma zamian za 450 milionów, zdaje się, tam 7 miliardów ma wpaść. Ma wpaść 7 miliardów. W tym samym czasie powiem, że znalazło się też 500 milionów euro na to, żeby wyremontować 6 samolotów wojskowych. To właśnie w ubiegłym tygodniu wyszło. Grecja nie zaprzestaje swojego programu wspierania zbrojeniówki. Trzeba przypomnieć o tym, że Grecję zbroją Francuzi i Niemcy. Zaraz, ale pan powiedział programu zbrojeniówki, czyli czy Grecy budują przemysł zbrojeniowy? Grecy nie budują przemysłu zbrojeniowego, tylko kupują sprzęt wojskowy. Wow. I to jest właśnie taka sytuacja, Ale rząd Syrizy już rządzi parę miesięcy, mieli czas. Niewiele się zmieniło. Nie mieli po pierwsze czasu na to, żeby wiele zmienić, po drugie wiążą ich międzynarodowe umowy. Pomijając to, na pewno następne 2 tygodnie, do 24 kwietnia, kiedy mamy Eurogrupę, będą bardzo nerwowe, dlatego że rząd Syrizy, Varoufakis oraz premier Tsipras muszą zaprezentować program reform. No właśnie. Oni jakieś już tam tezy wysłali, do trojki. To była jakaś luźna lista, która oczywiście przez Wolfgana Schäuble nie została totalnie zaakceptowana, praktycznie odrzucona. Grecy proponowali w pierwszej liście reform jakieś 4 do 5 miliardów z euro oszczędności. Unia Europejska, strefa euro domaga się 10 miliardów euro rocznie, programu stabilnego na następne lata, że grecki rząd zobowiąże się do tego, żeby dostarczać 10 miliardów euro oszczędności. Varoufakis mówi o tym oczywiście, że on przez następne 4 lata, jego celem jest to, żeby Grecja miała cały czas pierwotną nadwyżkę, czyli pomijając po prostu spłatę odsetek za dług, to Grecja praktycznie będzie po prostu krajem wypłacalnym. Z drugiej strony... Ale czy pod takim reżimem finansowym ten kraj będzie w stanie rzeczywiście odbudować gospodarkę? No, bo z tego, co pan mówi, i to nie jest żadne odkrycie, o tym gazety piszą już od wielu miesięcy, i to poważne gazety typu Financial Times, Wall Street Journal i wiele innych, że w zasadzie ten cały system obsługuje banki, a nie Grecję. Dba o to, żeby banki nie straciły pieniędzy, które pożyczyły lub zainwestowały, a nie zajmuje się tym, żeby Grecja stała się znów funkcjonalnym członkiem. Społeczeństwem, krajem. Tak. Zgadza się, takie artykuły się pojawiają. Dzisiaj zresztą jest też artykuł w brytyjskim The Times, że kilka już rządów strefy euro przygotowuje się do Grexitu do końca tego miesiąca. Tak jak mówiłem, będzie Eurogrupa 24 kwietnia i prawdopodobnie będzie jeszcze powtórka 29 kwietnia. W przyszłym tygodniu Varoufakis spotyka się z Schäuble w Stanach Zjednoczonych, bodajże w Massachusetts. Są na konferencji Brookings King's Institute. I w tym momencie prawdopodobnie też dogadają się co do listy reform. Proszę mi powiedzieć, czy, no bo Syriza zaczynała pod takim programem, że kończymy z tym reżimem oszczędnościowym, przestajemy ratować banki, zacznijmy ratować Grecję. No po paru miesiącach się okazało, że różne buńczuczne zapowiedzi. Kasa jest pusta. Z pustego Salomon też nie naleje. Grecy nie mają magicznej różdżki, żeby po prostu znaleźć pieniądze. Nie mamy własnej waluty, co zresztą bardzo często spotyka się jako argument w greckim parlamencie. Nomen nomen, teraz jak byłem przez tydzień w Grecji, powstała specjalna komisja, bo teraz to jest też czas specjalnych komisji, żeby sprawdzić, co robiły poprzednie rządy. Specjalnej komisji, nazywa się Komisja Prawdy na temat długu publicznego Grecji. Oczywiście teoria mówi, że to zostało napompowane przez grecki GUS, tak, czyli Główny Urząd Statystyczny, który pokazując liczby, które były wymagane przez Eurostat, czy przez Europejski
Główny Urząd Statystyczny do tego, żeby pokazać dług publiczny Grecji większy niż był, zatem doprowadzić też do sytuacji, w której Grecja musiała wejść w istocie do memorandum, tak? Memorandum 1, memorandum 2, które wymagały oczywiście ogromnych cięć publicznych, ogromnego tak naprawdę też upadku, no trzeba to tak nazwać, upadku greckiego społeczeństwa, bo społeczeństwa, które jednak funkcjonowało na takich zasadach, jak funkcjonowało, dzisiaj to jest już społeczeństwo, które jest troszkę, nie chciałbym to nazwać zdegenerowane, tak, ale na pewno zniechęcone przyszłością, bo nie ma, to jest to, co jest najważniejsze teraz w Grecji, że nie ma praktycznie planu, jak Grecję wyprowadzić z tej sytuacji kryzysowej. Co Grecy myślą o Grexit, czyli o wyjściu? Ostatnio bo na razie wiemy, co myślą Niemcy, co myślą różni. A co sami Grecy myślą? Ostatnio było badanie bodajże w środę. To jest, powtarzalne wyniki są. 85% Greków chce pozostania w strefie euro, chce pozostać, być integralną częścią Unii Europejskiej. Grecy są dumni, że są w strefie euro, że są jednym tak naprawdę z państw założycieli strefy euro, że są od 81 roku 10 praktycznie członkiem Unii Europejskiej, wówczas EWG. Tutaj nie chodzi o to, żeby wyjść ze strefy euro i odzyskać własną walutę. Jak mówię, kilku posłów w parlamencie o tym mówi, ale to są typowi populiści. Natomiast greckie społeczeństwo chce powrotu w sytuację, która była sprzed 2008 roku, co jest niemożliwe, dlatego że się okazało, że greckie społeczeństwo żyło na kredyt. No ja wiem, to zawsze jest przyjemne i potem jest nieprzyjemnie, ale też jest taka prawda, że znaczy ja jeszcze nie spotkałem poważnego ekonomista, który by nie przyznawał, że umorzenie części długu Grecji jest absolutnie korzystne. Tak. Jak widzieliśmy w naszym studio, wielu Polaków pamięta też, jak bardzo nam pomogło umorzenie dużej części długów, czy większości długów, które przejedliśmy w słodkiej epoce Gierka, prawda? Trzeba przypomnieć, że w XX wieku to Niemcom już 3 razy praktycznie umarzano dług, to 2 razy w latach 20. Wydaje mi się, że raz też w latach 30. i na pewno jeszcze raz w latach 50. Zresztą, ale to były reparacje wojenne. Wie pan, to było to szaleństwo, które się zaczęło w wojnie francusko-pruskiej, że Niemcy się strasznie wzbogacili na reparacjach z Francji. Tak. Bo złoto im zabrali. Potem jak Francuzi wygrali, to z kolei zubożyli Niemców. I ta gra się na szczęście skończyła. Natomiast nie skończyła się gra nieumarzania długów. System bankowy, finansowy broni się przed całą ideą. Czy pana zdaniem to się da jakoś? Dzisiaj już dług praktycznie przez operację memorandum i operację PSI został przeniesiony w kierunku Europejskiego Banku Centralnego i rządów strefy euro. To nie jest tak, że banki już wyszły z tej sytuacji, banki francuskie. Czyli wszystko jest w rękach polityków. Wszystko jest w rękach polityków, tak jak to sprzedają pięknie w mediach, w rękach europejskich podatników. To wie pan co, to jak gdybym ja był komuś winien dużo pieniędzy, to ja bym wolał być winien politykowi niż bankierowi. Chociaż moje doświadczenie bankowe, ja pracowałem kilka lat w banku, mówiło się taki żart, że mały kredyt to jest ból dla kredytobiorcy, duży kredyt to jest ból dla bankiera, bankowca. Tak? No to tak. W tej sytuacji mam na pewno taką sytuację, że Grecja jest zadłużona na poziomie 320 miliardów euro. PKB Grecji to jest dzisiaj 180 miliardów euro. Mówimy praktycznie o sytuacji bez wyjścia. Grecja musi doprowadzić albo do restrukturyzacji zadłużenia i to jest zrozumiane nie jako haircut typowy. Tak. Bo haircut typowy to by oznaczało po prostu, że Grecja wychodzi z rynku. Haircut to oznacza, że po prostu umarzamy część kapitału długu. Czyli po prostu, jeżeli Grecja jest winna 320 miliardów, to zgadzamy się ze swoimi, nazwijmy to, kredytodawcami, czyli po prostu bondholderami, tymi, którzy po prostu wykupili greckie obligacje oraz bony skarbowe, że oddamy na przykład 50% tego kapitału, którego pożyczyliśmy. Grecja nie mówi dzisiaj o tym, mówi raczej o stworzeniu programu, który po prostu pozwoli na wydłużenie. Nazywa się to oczywiście restrukturyzacją, w języku finansowym to jest restrukturyzacja. A przecież politycy się bardzo boją, że wyjście Grecji czy upadek tego kraju by wywołał reakcję łańcuchową, że mógłby zagrozić w ogóle idei integracji europejskiej, więc teoretycznie powinni być skłonni tutaj Grekom coś popuścić, a nie robią tego. Kto stoi? Czy tylko Niemcy stoją na przeszkodzie, czy jeszcze jakieś? Czy inni szatani są tutaj aktywni? Cały czas się słyszy o tym, że jeżeli Grecja wyjdzie ze strefy euro, to nastąpi jakiś armagedon, jakaś niesamowita katastrofa. A z drugiej strony trzeba przypomnieć o tym, że praktycznie większość krajów europejskich ma własną walutę, w tym również kraj, w którym żyjemy. Jakoś to funkcjonuje, tylko po prostu nikt sobie nie jest w stanie wyobrazić sytuacji reversu, czyli po prostu
odwrotnie. Ktoś miał własną walutę, trzeba przypomnieć zresztą, że drachma to jest najstarsza waluta na świecie, funkcjonująca jeszcze za czasów Periklesa. Attycka drachma na przykład. Tak? Więc powrót Grecji do drachmy oznaczałby po prostu jedną rzecz. Niesamowitą dewaluację wewnętrzną. Ale z drugiej strony ta dewaluacja wewnętrzna już nastąpiła w ostatnich 6 latach, kiedy były zastosowane Memorandum 1, Memorandum 2, czyli programy oszczędnościowe. Greckie państwo, greckie społeczeństwo utraciło jakieś 30-35% swoich dochodów. Upadło jakieś 200 tysięcy przedsiębiorstw w Grecji, która ma 11 milionów ludzi. Jest prawie 1,5 miliona osób bezrobotnych, a siła robocza to jest 3,5 miliona osób. W tym samym czasie ponad 150, no już w ubiegłym roku to było 150, jakby się dodało w ostatnich latach, to jest pewnie ponad 200 tysięcy osób, młodych ludzi do 35 roku życia wyemigrowało. I to jest taki drenaż mózgu, totalny drenaż mózgu, który też nie pozostawia dla Grecji szansy na to, żeby odbudować swój społeczny kapitał. Ja mam osobistą taką sytuację. Mam kilku kuzynów w Grecji, którzy po prostu są po studiach, powiedzmy dobrych studiach w Grecji, natomiast nie widzą żadnej szansy na to, żeby pozostać w Grecji i wyjeżdżają, czy to do Stanów, czy do Wielkiej Brytanii, również do Niemiec. Co to oznacza dla Grecji w przyszłości? Skąd my to znamy? Tak, skąd my to znamy? Grecja dzisiaj znajduje się też w takiej sytuacji, że geopolitycznie my jesteśmy granicą Europy. Tak jak Włochy poprzez Lampedusę, no to Włochy mają tylko Lampedusę między innymi. Grecja ma ponad 300 wysp na Morzu Egejskim, które są zamieszkiwane, które są wykorzystywane przez statki pełne migrantów do tego, żeby dobić do greckiego morza. Bo tak jak zresztą wszyscy znają traktat Dublin II, on wymaga tak naprawdę od każdego kraju, który przyjmuje, żeby zaoferował imigrantom dobre warunki życia. No i oczywiście to jest logiczna sprawa, tylko że Grecja dzisiaj ma w populacji 11 milionów, dodatkowo 1,5 miliona osób, które przez wojnę na przykład w Syrii, przez trudną sytuację w Afryce Północnej, również w Afganistanie, migrują poprzez Grecję, marzą sobie, że poprzez Grecję dotrą do Niemiec. W Europie, w Unii nie ma takiego mechanizmu, że takie frontowe kraje, które stają się azylami, nie dostają jakiegoś specjalnego wsparcia od całej Unii. Ja myślałem, że Włochy są wspierane. Tak mówię, ten traktat Dublin II przewiduje to, że po prostu kraje są wspierane wewnętrznym systemem. Natomiast trzeba przypomnieć też, że to się mówi od dłuższego czasu, że Europa nie wyrobiła sobie polityki zagranicznej, ale zarówno też polityki migracyjnej. Jak długo Grecy będą jeszcze wierzyć, że Syriza coś zmieni? Ile potrwa, zanim zaczną się demonstracje i krzyki zdrada, nie dotrzymaliście obietnic? Demonstracje są, ale w Atenach oczywiście, dlatego że Syriza zdecydował wycofać wojsko, wycofać policję, praktycznie oddziały szturmowe policji, które broniły zarówno parlamentu, jak i nazwijmy to takich okolic Aten, które zawsze były znane z tego, że miały takie ośrodki studenckie, radykalnej lewicy, anarchistów. Wycofali więc zatem oddziały szturmowe policji, co oznacza, że w ostatnich praktycznie kilku tygodniach bawią się w kotka i myszkę z policjantami i właśnie w ubiegłym tygodniu na murach Sejmu znalazło się graffiti, kilka graffiti, które mówi o tym, że znajdziemy was. No, takie wiadomo, typowe po prostu hasła, które wskazują na to, że chcą coś z tym zrobić. Kiedy jest następna krytyczna data? Kiedy Europejczycy zadecydują o wypłacie pieniędzy? Nie chcę być Kasandrą, jak to się mówi w Grecji. Natomiast wydaje mi się, że będziemy się spotykać praktycznie co miesiąc tutaj. I będziemy opowiadać o Grecji, że jesteśmy już na ostrzu noża. Zapraszam. Ja nie wiem, czy co miesiąc, ale będziemy regularnie się update'ować z tej sytuacji. Proszę Państwa, dziękuję Lukasowi Notopoulosowi. Za chwilę o czymś, co dzieje się w dalekiej Oklahomie, w Stanach Zjednoczonych, ale może dotyczyć też nas.